Cześć! Kontynuujemy serię poradników z zestawieniami aut używanych, a dzisiaj temat, o który wielokrotnie prosiliście w komentarzach, czyli hot hatche. Nasze główne założenie na dzisiaj to cena do 60 tysięcy złotych, czyli auto używane za około połowę ceny ówczesnego nowego. I będziemy też celować, jak zwykle zresztą, w jak najnowsze auta. Zanim przejdziemy jednak do finałowej dziesiątki, od razu chciałbym powiedzieć o autach, których w niej zabrakło, bo oczywiście każdy hot hatch ma swoich fanów i jakby nie czekając na zarzuty, że hej, zabrakło tego czy owego, chciałbym, że tak powiem, od razu uprzedzić komentarze i wyjaśnić, czy tak, owszem, pamiętaliśmy o wszystkich możliwych hot hatchach, ale dzisiaj niektóre musiały zostać za burtą, z konkretnych powodów. Na przykład Lancer ma za mało dostępnych egzemplarzy na rynku wtórnym. Cupra z kolei to bliski kuzyn GTI. Astra J OPC jest za ciężka, dopiero w generacji K zostało to poprawione. Corsa e-GSI ma 150 koni, trochę za mało. Podobnie Abarth Punto, Peugeot 308 T9 16THP w tym budżecie będzie miał 155 koni. Jest też trochę za mało. Z kolei Polo 5 GTI w naszym budżecie jest bardzo rzadkim autem. Więc parę samochodów musiało odpaść. I teraz pewnie domyślacie się, co zostało. Przechodzimy do finałowego zestawienia. Ale na wstępie jeszcze kilka słów o partnerze dzisiejszego odcinka. A partnerem odcinka jest AutoDNA, wiodący dostawca raportów historii pojazdów używanych z Europy i USA. Raporty AutoDNA tworzone są w oparciu o bazy miliardów rekordów. Dotyczą one historii pojazdów, napraw, szkód, przeglądów, przebiegów. Z AutoDNA sprawdzisz pojazd online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. A ja mam dla Was 20% kod rabatowy na zakup całego koszyka od AutoDNA. Właśnie link do szczegółów w opisie filmu. Zachęcam do skorzystania i można powiedzieć, że alfabetycznie zaczynamy od Audi S3. W tym budżecie mieści się praktycznie cała generacja 8P, a najtańsze propozycje zaczynają się już od 30 tysięcy złotych. Średni przebieg w ogłoszeniach to niecałe 200 tysięcy kilometrów. To jest bardzo solidne, jak nie najsolidniej wykonane auto w całym tym zestawieniu, a zwłaszcza wewnątrz. Do tego szybkie, dzięki Tobunowi 265 koni i standardowemu quattro, do setki potrzebuje tylko 5,8, a wszystko przy średnim spalaniu poniżej 10 litrów. Zawsze ma 6 biegów, czy w manualu, czy też z e-stronikiem. Jest też świetnie wyciszony, a jego największym problemem jest on pod maską. O tym zresztą już mówiłem kiedyś we wcześniejszych filmach. Co prawda 2.0 TFSI nie ma tak złej prasy jak 1.4, zresztą z czasem obydwa te silniki poprawione, ale wracając do dwulitrówki, najgorszą opinię ma jej druga generacja z lat 2.8-2.11. Ona brała olej, zbierała nagar, a pompa oleju była przeciętnej jakości. A najważniejsza jej wada to były źle zaprojektowane pierścienie tłokowe, a przez co i tłoki. Tak. Dobra wiadomość jest z kolei taka, że pierwsza, zwłaszcza kolejne generacje tego silnika są generalnie w porządku. Skoro było Audi, to musi być i BMW, oczywiście seria 1 z tymi mocniejszymi silnikami. To będzie zupełnie inne auto od S3 i tu mówię o różnicach zasadniczych, bo tak, ma 3-litrowy silnik R6 i napęd na tył. Pod tym względem jest autem w tym segmencie absolutnie unikalnym. W budżecie zmieszczą się praktycznie wszystkie egzemplarze serii 1 E8X. Ceny startują od 35 tysięcy, a średni przebieg, jakiego należy się spodziewać, to około 150 tysięcy kilometrów. Średnie spalanie widzicie na ekranie, mocniejsza ponad 300-konna wersja przyspiesza do setki w 5,3. Słabsza odmiana potrzebuje około 6 sekund. Jedynka oferuje świetne prowadzenie, precyzyjny układ kierowniczy i zaawansowany jak na kompakta zawieszenie. No i w sumie to daje obiecaną przez Bawarczyków radość z jazdy zarówno z manualem, jak i z automatem. Minusem są niestety koszty, zarówno paliwa, jak i serwisu. Automat nie jest najtrwalszy, podobnie napinacze łańcucha rozrządu. Auto miewają kłopoty z systemem poziomowania ksenonów. Pierwsze lata produkcji mają słabsze spasowanie wnętrza. Ciekawostka jest taka, że te auto pomimo swoich osiągów wyglądają podobnie jak słabsze swoje odmiany. Dopiero wersja M, która w tym budżecie akurat jest nieosiągalna, wyróżnia się na tle swoich braci.
A teraz auto, które łatwiej będzie odróżnić od swoich słabszych braci. Jest to Ford Focus ST MK3. Praktycznie cała jego generacja zmieści się w budżecie. Ceny startują od 45 tysięcy przy średnim przebiegu poniżej 150 tysięcy km. Wersja ST względem seryjnego MK3 jest bardzo mocno zmodyfikowana. Pakiet stylistyczny z zewnątrz, centralnie poprowadzony wydech, zupełnie inne fotele, no i parę innych smaczków, a pod maską najważniejsze 250 koni z uturbionej dwulitrówki, która wciąga około 10 litrów na 100 km, okay, ale przyspiesza w 6,6 do setki. Dużą zaletą ST na tej liście jest rocznik w tym budżecie. Alternatywy z marek premium są o parę lat starsze. No i jak to Ford świetnie jeździ, ma, jak wspominałem, prawdziwe sportowe fotele. Jest też dostępny w wersji kombi, choć z drugiej strony brakuje mu wersji trzydrzwiowej, moim zdaniem, bo ona by pewnie z tych wszystkich dostępnych wyglądała najlepiej. Nie ma też niestety napędu na cztery koła, nie ma też mechanicznej szpery. A jak już mówimy o wadach, to ma też niezbyt trwałe przekładnie kierownicze. Skrzynia jest tylko manualna i nie przypada ona za momentem obrotowym tego silnika. I potrafi się popsuć. No i na koniec można było jeszcze tak trochę pomarudzić, bo pod maską brakuje jednego cylindra z poprzedniej wersji 2,5 R5 w ST MK2. Tak czy inaczej samochód ma bardzo wielu fanów i nie jest to przypadek. Jeśli nie możecie się doczekać pozostałych 7 finalistów, to zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie całą dziesiątkę wraz z najniższymi cenami ubezpieczeń, które znalazłem dla Was w porównywarce mubi.pl/Zachar. Zestawienie jest o tyle ciekawe, że widać w nim dokładnie, który hot hatch zdaniem ubezpieczycieli jest największym szkodnikiem. Będzie najdroższy. Tam też znajdziesz link, który pozwoli Ci znaleźć najtańszą polisę dla swojego auta. Po jej zakupie otrzymasz też dodatkowo 150 zł zwrotu na konto, więc wyjdzie naprawdę tanio. Zapraszam i przechodzimy do kolejnego hot hatcha, a jest to Honda Civic UFO. Cała ta generacja mieści się w budżecie, a ceny zaczynają się od 35 tysięcy złotych. Średni przebieg będzie relatywnie duży, ale wciąż poniżej 200 tysięcy. Wysokoobrotowy silnik wyróżnia to auto spośród konkurencji, przy czym brak turbo wcale nie oznacza, że auto jest wolne. O nie, do setki potrzebuje 6,6 sekundy, a wciąga przy tym około 10 litrów. Ten samochód ma swoich fanów i ma swoich przeciwników. Myślę, że fanów ze względu na stylistykę, na przeciwników ze względu na, no, w sumie niepodobne do Hondy awarie mechaniczne. Najważniejsze to kłopoty z silnikiem czy skrzynią biegów, które wymagały remontu, przy czym to nie były incydenty losowe. Ja nawet nagrywałem kiedyś film o następnej generacji. Były też problemy z korozją, awarie wspomagania, drobiazgi typu awarie zewnętrznych klamek. Jak dodamy do tego niewielką dostępność zamienników i konieczność drogich zakupów ASO, to no, bardziej pechowy egzemplarz Typera UFO może się stać droższy niż planowałeś. Idziemy dalej, a właściwie to pozostajemy w Japonii na chwilę, bo teraz będzie Mazda 3 MPS. Ceny startują 40 tysięcy, ofert w sumie nie ma za wiele, ale zdecydowana większość mieści się w budżecie i ma średnio około 150 tysięcy km przebiegu. To jest naprawdę niepozorne auto z wyglądu, nie ma żadnych, wiecie, kontrowersyjnych dodatków, po prostu dobrze wygląda i ma bardzo twardy charakter. Jest fabrycznie usztywniony. I nie mówię tu tylko o zawieszeniu. Wszystko w nim jest zestrojone pod samuraja. Pamiętam, jak się tym autem jeździło. Wyciśnięcie sprzęgła już wymaga dużej siły. Skrzynia chodzi z oporem, jak wycięta w diamencie. Felgi są wielkie, opony mają niski profil. No, jeździ się tym naprawdę szybko, ostro, ale z pełnym poświęceniem. Do setki ma 6,1, średnie spalanie poniżej 10 litrów. I co ważne, choć wówczas Mazda nie celowała wcale w premium, przynajmniej tak nie mówiła, jakość wykończenia wnętrza w tym aucie jest naprawdę na dobrym poziomie. Też nie ma napędu na cztery koła, ale ma mechaniczną szperę. Z wad, bo i takie są, warto wymienić wielką turbo dziurę w tym turbo doładowanym silniku, podatność na korozję i cienki, delikatny lakier, który MPS miał, zanim to się stało modnym.
Teraz dość powolna wycieczka do Francji, czyli Mégane GT220. Od razu mówię dlaczego nie RS, bo troszeczkę brakło budżetu do zakupu dostatecznie młodego egzemplarza, aby się kwalifikował do tego filmu. Ceny startują od 50 tysięcy, w budżecie mieszczą się praktycznie wszystkie egzemplarze z relatywnie niewielkimi przebiegami, około 100 tysięcy kilometrów. Po przyspieszeniu widać, że to nie jest TLS, do setki rozpędzimy się tym autem w 7,5 sekundy, ale i spalanie jest niższe, około 9 litrów na 100 kilometrów. Dobrze pamiętam to auto z testów, zarówno na Autocentrum, jak również później na Zacharow, i to jest naprawdę dobre połączenie użyteczności, tego, że to jest wersja kombi z frajdą z jazdy. Można kupić zamiast na przykład minivana. W tym aucie wciąż jest dużo miejsca, a czuć charakter hot hatcha. W tym przypadku wszystkie śmieszki o lewarku w logo nie mają zastosowania. To całościowo jest dość niezawodna konstrukcja. Była nawet limitowana seria GR z taką tabliczką z numerem egzemplarza. Wiadomo, choć przez niezbyt oryginalny wygląd to pewnie i tak nie będzie samochód kolekcjonerski, jak na przykład Clio V6, ale zawsze coś. Minusy: przeciętna jakość wykonania wnętrza, mały wybór w ogłoszeniach z drobiazgów, awaryjny moduł blokady kierownicy i to koniec listy tych bardziej uciążliwych problemów. Także nie warto iść w stereotypy. Przechodzimy do auta, bez którego to zestawienie nie byłoby kompletne, czyli do Golfa GTI. Cała szósta generacja GTI mieści się w budżecie, ceny startują od 40 tysięcy złotych, a auta kupowane są najczęściej przez entuzjastów, którzy na nie chuchają i dmuchają zamiast jeździć, bo średni przebieg w ogłoszeniach dla tych samochodów jest poniżej 100 tysięcy kilometrów. Dlaczego zestawienie nie byłoby pełne? No bo to są najlepsze roczniki Golfa, kiedy on naprawdę był prawdziwym królem segmentu. A do tego w tej kultowej wersji, czyli dopracowane ergonomie, spasowanie, wyciszenie, jakość wnętrza, plus pazur na drodze, plus nagroda World Car of the Year w 2009 roku. To jest właśnie Volkswagen Golf. Osiągi i spalanie widzicie teraz na ekranie. Nie są może imponujące, bo to nie było przecież topowa wersja Golfa, była jeszcze 270-konna R-ka, która w budżecie się niestety nie mieści. Tak czy inaczej, GTI nadrabia długą historię w klasie hot hatch. Auto jest dostępne w zasadzie tylko z napędem naprzód, z elektroniczną szperą XDS, nieźle zresztą działającą, oraz z manualem lub DSG. O wadach w zasadzie mówiłem, jak mówiłem o Audi S3, wszystkie są pod maską. Najgorszą opinię ma druga generacja 2.0 TSI od 2008-2011 przez wadliwie zgarniające pierścienie. To wszystko, co mówiłem. W praktyce oznacza to, że w większości roczników tego samochodu znajduje się silnik z niespodzianką, ale to jest wada znana od bardzo dawna i wiele egzemplarzy zostało już naprawionych. Poza tym zdarza się, że silnik bierze olej, czy zbiera nagar w układzie dolotowym. No, same atrakcje, tak? Widziałem też opinię, że fabryczny układ hamulcowy wymaga upgrade'u. Tak, zgadzam się, trochę dużo tych minusów, jak na pozostałe samochody na tej liście, ale Golf to Golf. Raz dla odmiany będzie auto prawie bez minusów. Volvo C30 T5. Złote lata, kiedy 2,5-litrowy R5 pod maską wyglądało jako coś zupełnie oczywistego. Paliło to co prawda 11 na 100, ale jednocześnie do setki miało około 7 sekund. Raz mniej, raz więcej to akurat przykład auta, w którym czas z 5-stopniowym automatem jest gorszy niż z 6-biegowym manualem. To stare czasy, wolne automaty. Ceny startują od 40 tysięcy złotych, a w naszym budżecie mieszczą się praktycznie wszystkie egzemplarze, których średnie przebiegi nie są szczególnie duże, poniżej na pewno 150 tysięcy kilometrów. C30 jest w ogóle interesującym połączeniem minimalizmu w środku oraz ciekawych linii na zewnątrz. W sumie może nawet zbyt ciekawych, bo tył tego samochodu nie każdemu przypadnie do gustu, ale z kolei niezawodność i dźwięk R5 na pewno tak. Silnik tego auta jest bardzo wytrzymały pod warunkiem pozostawienia fabrycznych parametrów. Do tego, jak mówiłem, dobrze brzmi, a auto jest dobrze wykończone i wyciszone. Z minusów: dosyć drogie części zamienne i raczej niewielki wybór egzemplarzy na rynku wtórnym. Zbliżamy się do końca listy i wracamy do Forda.
teraz Fiesta MK7 ST. Czyli jeśli nie potrzebujesz dużo miejsca i jeśli nie chcesz wozić powietrza, to przeskocz z segmentu C do B, a w zamian otrzymasz młodsze i lżejsze auto o no, w sumie zbliżonych osiągach. Ceny startują od 35 tysięcy, średni przebieg poniżej 100 tysięcy kilometrów, budżet wystarczy praktycznie na każdy egzemplarz i no cóż, jeszcze więcej argumentów? Średnie spalanie 8 na 100, przy osiągach w okolicach 6,5 sekund do setki. Auto jest zwyczajnie młodsze, na wielkich felgach, z elektroniczną szperą, dopracowanym zawieszeniem. Ma też minusy, ale mają też te same minusy inne auta z tej listy, czyli ma napęd tylko naprzód, tylko manual, jest przeciętnie wykończony, nie wyróżnia się za bardzo na tle słabszych modeli optycznie, nawet brzmienie go za bardzo nie wyróżnia. A minusy specyficzne dla tego modelu, no to niezbyt sportowa pozycja za kierownicą, wygodna, ale siedzi się za wysoko. Generalnie całe nadwozie jest jakby tak za wysokie i warto sprawdzić, czy auto przeszło zmiany w ramach akcji serwisowej, w której był modyfikowany układ chłodzenia silnika. To dotyczy aut z lat 2012-2014. Przed akcją silniki się przegrzewały, a w skrajnych przypadkach mogło dojść nawet do pożaru. Przechodzimy do ostatniego zawodnika z dzisiejszego zestawienia, a będzie to ponownie Renault, tym razem Clio RS. Kolejna po Fieście propozycja właśnie z niższego segmentu i kolejna, przy której nie powinniście mieć za dużych oporów, bo na miejsce w zestawieniu zdecydowanie zasługuje, choćby dzięki bogatej historii. W budżecie zmieszczą się praktycznie wszystkie egzemplarze, z pominięciem wersji bardzo, bardzo limitowanych. Były tam takie RS Cup czy RS Trophy. Ceny startują 40 tysięcy złotych, średnie przebiegi poniżej 100 tysięcy kilometrów, podobnie jak w Fordzie. Auto jest dostępne w automacie, ma porządne hamulce, siedzi się w nim bliżej asfaltu, dobrze brzmi i generalnie wyróżnia się na drodze, więc można mu wybaczyć, że jest trochę wolniejsze od Fiesty, ale za to więcej pali. W naszym budżecie możemy dostać naprawdę młody rocznik, ale przed zakupem koniecznie się przejedźcie, bo auto jest mega twardo zawieszone i tak ma być, tak? Ale na co dzień może to być trochę męczące. Z minusów napęd tylko naprzód, wnętrze przeciętnie wykończone, tak? Już wszystko to mówiłem. Wyciszony też słabo. Podobnie wycieraczki przedniej szyby są jakby wyjęte z kawałów o francuskich autach, czyli miewają swoje humory i żyją własnym życiem. Już koniec dzisiejszego zestawienia. Jestem bardzo ciekaw, które z tych aut przypadło Wam najbardziej do gustu. O nieobecnych na tej liście już mówiłem na początku filmu, ale jeśli uznacie, że jeszcze czegoś brakuje, wartego uwagi, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeśli znacie jakieś inne wady tych wymienionych dzisiaj samochodów, na które też warto zwrócić uwagę przed zakupem, to ostrzeżcie innych kierowców, podzielcie się wiedzą w dyskusjach pod filmem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnych. Cześć!